Witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie dotyczył matek kobiet ciężarnych. W kontekście poziomu glukozy, jaki ten poziom glukozy powinien być ze względu na jego fizjologiczne wartości w kontekście fizjologii ludzkiego organizmu, gdyż bardzo często straszy się kobiety poziomami glukozy nadczo, po posiłku w ciągu dnia i tak dalej ze względu na różnego rodzaju ewentualne problemy zdrowotne dziecka lub Matki. W związku z tym, ten film to taki wstęp do filmu, który będziecie mogli nabyć e, odnośnie tego, e, jak powinien wyglądać ten poziom glukozy i jak można nim manipulować. I w tym wstępie chciałbym Wam pokazać, jak w ubiegłym wieku, mniej więcej 50 lat temu, z różnic nieistotnych, statystycznie sięgających kilku procent, zrobił się wielkie larum w kontekście zdrowia kobiet, jak również w kontekście zdrowia płodu, jak i dzieci. W przypadku kobiet, które objęte są programem, można powiedzieć obniżania poziomu glukozy w związku z cukrzycą ciążową. Więc przejdźmy do badań, które ukazują farsę całego środowiska diabetologicznego, jak również i dietetycznego, który na siłę obniża poziom glukozy, jak to wygląda w rzeczywistości. Przy ogień pójdzie badanie z XXI wieku, gdzie mieliśmy do czynienia z dwoma grupami kobiet ciężarnych. Grupa A to była grupa, która została objęta interwencją, można powiedzieć dietetyczną, kaloryczną. Grupa B została objęta interwencją insuliny, insuliny egzogennej z zewnątrz. Widzimy jak wygląda poziom glukozy czczo w jednej i w drugiej grupie. Widzimy, że średnio 90, można powiedzieć tutaj pod 105 dochodził średnio 117 i można powiedzieć 150 już te wartości są niefizjologiczne, tak? Te średnie odchylenia pokazują nam, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś metabolicznymi zaburzeniami, które później się uwydatniają, gdy y, zmierzy się przypadkowo poziom glukozy tak, podczas y, dnia. Średnio wynosił 240, jest bardzo wysoki, niefizjologiczny. Poziom 123-150 można powiedzieć jest fizjologicznym poziomem glukozy. po Posiłkach. Ale nie o tym y, tutaj mowa w tym badaniu. Chciałbym zwrócić uwagę, jak właśnie insulina egzogenna wpływa na co? Na wagę oraz rozmiar łożyska. Jak wpływa na różnego rodzaju y, y, choroby, tak? można powiedzieć anomalie owego łożyska i jak przekłada to się wszystko na co? Na wagę urodzeniową dziecka, gdyż pewnie wszyscy wiecie, że insulina podawana kulturystom ma za zadanie zwiększyć masę mięśniową, tak samo zwiększa masę płodu, jak również i masę dziecka, co bezpośrednio wiąże się z porodem za pomocą Dróg naturalnych lub za pomocą ewentualnie cesarskiego cięcia. Tutaj widzimy prawidłowe wartości, bo tutaj ktoś się po prostu walnął zamiast 60%, podał 68, gdyż 40 plus 68 daje 108%, prawda? I widzimy, jeżeli chodzi o żywe urodzenia, nie ma znaczącej różnicy tak? pomiędzy. Grupą, gdzie mieliśmy podawaną insulinę, a ewentualnie mieliśmy zastosowaną interwencję dietetyczną. I wracając właśnie do tych badań, tym razem z poprzedniego wieku, możemy dowiedzieć się, że insulina, tak jak już wcześniej wspomniałem, wpływa w bezpośredni sposób na to, jak e, wygląda tak przede wszystkim kobieta, matka przed ciążą. Jej waga. Widzimy. Mamy tutaj do czynienia z trzema grupami, gdyż to jest bardzo istotne, czego brakowało w poprzednim badaniu grupę kontrolną, która nie ma podawanej insuliny. Mamy tutaj do czynienia z grupą, gdzie jest podawana insulina egzogenna, tak zwani cukrzycy typu drugiego, czyli insulina trzustka, przed, przed, Przepraszam, produkuje insulinę i jeszcze jest podawana insulina z zewnątrz, tutaj mamy do czynienia z cukrzykami typu pierwszego gdzie można powiedzieć trzustka już nie produkuje insuliny i insulina jest podawana z zewnątrz więc widzimy jak to wszystko wpływa w kontekście insuliny podawanej z zewnątrz na wagę kobiet jak to waga w sensie przybrania kilogramu podczas ciąży tak wynosiła w przypadku tych trzech grup i jak wygląda z jednej strony waga Płodu oraz waga dziecka. Widzimy wyraźnie, że insulina w nadmiarze powoduje nadmierną wagę dziecka, płodu, i jest to wszystko związane z wahaniami glukozy, co jest omówione w tym badaniu. Jeżeli ktoś będzie chciał, w opisie do tego filmu będzie podlinkowane to badanie i będzie mógł sobie je przeanalizować w bardziej szczegółowy sposób. Jeżeli przejdziemy do kolejnego badania, również z ubiegłego wieku, to możemy dowiedzieć się z niego, że Poziomy glukozy te, zarówno hipoglikemii, hiperglikemii, jak również normoglikemii, nie wpływają w znaczący sposób na co? Na różnego rodzaju poważne wady rozwojowych płodu, tak? To są właśnie te różnice. Możemy nawet zauważyć, że w przypadku hiperglikemii mamy niższą. Częstotliwość występowania różnego rodzaju powikłan, niż ma to miejsce w przypadku hipoglikemii i normoglikemii. Tak, takie wartości we współczesnym świecie uznane by były za e, przemawiające e, na korzyść hiperglikemii. Jednak jak sami wiecie, w tym współczesnym świecie wszystko zostało w tym XXI wieku, zostało wszystko postawione do góry nogami na głowie. E, jedyna taka korelacja występuje tak w przypadku zgonu z przyczyn na przykład naturalnych, czy ewentualnie poronienia e, w przypadku tych nienormalnych poziomów glikemii. E, I na ten temat więcej wypowiadam się i przekazuje informacji w tym głównym filmie. Zapraszam Was do nabycia owego filmu, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to wygląda z punktu widzenia fizjologii, nauki, biochemii, jak również i badań naukowych. Gdyż sama glukoza nie wpływa jakoś w... No w sumie nawet nie ma takiego konsensusu, aby można było określić sztywne przydziały w kontekście tego, czy dziecko będzie miało nadwagę, niedowagę, jak się urodzi, czy płód będzie miał większą wagę, czy mniejszą wagę w stosunku do rozwoju tak? tego płodu, zależnie od tygodnia, i o tym również informują nas najnowsze badania z XXI wieku, że nie sama glukoza, czyli te węglowodany w krwi, czyli te 5-7 gramów węglowodanów w krwi, o tym decyduje, decyduje na przykład o tym również witamina D, decydują różnego rodzaju pierwiastki. I tutaj znowuż te niewielkie wartości, jak możecie sobie zauważyć, rzędu kilku milimetrów w przypadku obwodu głowy decydują o tym, że można powiązać poziom glukozy z wartością tak? albo wody głowy, albo długości ciała albo wagi ciała e, e, więc w ten sposób wygląda ta współczesna nauka, gdzie straszy się ludzi nad e, wyrost ja z tego co tutaj kojarzę ważyłem chyba podobnie, ale e, byłem wyższy ale to chyba jest związane z tym, że tutaj badano kogo? koreańczyków chyba Koreańczyków, tak? Przepraszam, Chińczyków, więc no jest to naturalne, prawda? Gdy przejdziemy do takich badań na kobietach, którym, które podzielono na różnego rodzaju grupy, te, które miały na przykład stany hiperglikemii, to badanie zostało przeprowadzone, o ile się nie mylę, w Chinach również, tak? Na 60. tysiącach kobiet ciężarnych, i podzielono te kobiety na różnego rodzaju grupy, kategorie, tak? Zależnie od tego, jaki miały poziom glukozy. I jeżeli przyjrzymy się częstotliwości występowania właśnie tych powikłań różnego rodzaju, czy ewentualnych poronień, to no niestety dla tych badaczy, ale osoby z taką normalną fizjologiczną glukozą obecnie uznawano za hipo, hiperglikemię, czyli tak, poziom glukozy na przykład powyżej. Naczto przed zajściem w ciąży u takich kobiet, i z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że w czasie ciąży te wartości były podobne, że nie zastosowano różnego rodzaju interwencji, na przykład powyżej 105 mg, a poniżej 125 mg, to co możemy przeczytać: spontaniczna aborcja w przypadku 4%, w przypadku normoglikemii, widzimy, że te widełki są bardzo duże tak, to jest powyżej 100 mg. A tutaj mamy stany hipoglikemiczne już w zasadzie 3,9, tak? Milimola na litr. Widzimy, że to jest 4,15, 5,94. Yy, pokażę wam kolejne badanie, jak takie wartości zostały uznane za podwyższone ryzyko względne, ale bezwzględne ryzyko to jest, są właśnie te procenty, tak? Różnice rzędu kilku procent, dwóch, trzech, nie? idąc dalej, na przykład. Poronienia 014-021. Eee, tutaj mamy do czynienia z porodami przedwczesnymi 5%, 6%, tu 8%, więc widzimy, że w zasadzie te fizjologiczne wartości dobrze odżywionych kobiet wpływają pozytywnie na płód, tak eee, na jego niedowagę. Niską wagę urodzeniową e, niż te e, wartości, które przyjmuje się za normoglikemię, prawda? Współcześnie. To wynika z różnego rodzaju fizjologicznych zjawisk w kontekście poziomów glukozy kobiety, płodu i dzieci, tak? W czasie ciąży, podczas porodu. I te zjawiska omawiam e, w filmie. E, do którego zapraszam, jeżeli chcecie, możecie go nabyć za stosowną odpłatnością. Zapraszam wszystkich chętnych, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dowiedzieć się, i jak to wygląda w rzeczywistości, i żeby ten straszek w postaci glukozy na czy po posiłkach. Yy. Zniwelować, tak, żeby ten strach był mniejszy, bo w głównej mierze chodzi, prawda? O co? O ten strach, nie? Podczas e, ciąży, w związku z zdrowiem płodu, jak i dziecka, i widzimy, jak ta nadmierna masa ciała, na przykład, wygląda w przypadku. E, Czerwonych to jest ta hiperglikemia podobna, tak? czyli powyżej 105 mg, a poniżej 125 mg nadczoglukozy. Nie ma różnicy tak? w przypadku normoglikemii i hipoglikemii. Pojawia się różnica i to też nie jakaś znacząca statystycznie, gdyż rzędu niecałych 2%, prawda? W ubiegłym wieku takie wartości uznano by za nieistotne statystycznie, <laughs> a współcześnie urastają do rangi wielkiego problemu. Tutaj mamy badanie przeprowadzone na 20, na 5, również na 60 tysiącach Koreanek tym razem. I tutaj na przykład ryzyko względne, tak? Podano nam na to, że, ma, że dziecko, tak, się urodzi zbyt duże lub płód będzie miał zbyt dużą wagę w stosunku do swojego wieku płodowego, nie? Wartości rzędu 200% ryzyka. Jeżeli przyjrzymy się wartościom bezwzględnym, i ile ważą te dzieci? Sprawdźmy, waga urodzeniowa dziecka. Tutaj mamy stan hipoglikemii, załóżmy normoglikemia tu jest, tak? Tutaj mamy do czynienia z hiperglikemią, gdzie poziom glukozy był wyższy od 100 mg, a niższy od 125, gdyż w ten sposób były zakwalifikowane kobiety. Sprawdźmy wagę. To są rzędy kilku gramów, kilkudziesięciu gramów, tak? Wagi urodzeniowej. I te procenty ewentualnie w przypadku makrosomii, tak? To są... Różnice rzędu do 2%, takie rzeczywiste. Więc straszenie kobiet, jak również i mężczyzn, ojców, że poziom glukozy wpływa w jakiś znaczący sposób na różnego rodzaju powikłania w czasie ciąży, nie daje odzwierciedlenia w liczbach faktycznych. W związku z tym więcej czynników wpływa na to, że mamy różnego rodzaju powikłania, gdyż matka w głównej mierze musi być dobrze odżywiona, w związku ze współczesnymi zaleceniami dietetycznymi, ze względu na dobór produktów spożywczych, jak ze względu również na różnego rodzaju wartości i normy, które zostały przyjęte przez współczesną naukę za te najlepsze, jest jak jest. Wyniki mówią jasno i definitywnie, że. Glukoza sama per se, czyli te 5-7 gramów węglowodanów w naszej krwi, które pływają, nie wpływają w znaczący y, sposób na te ryzyko bezwzględne jakichś tam ewentualnych powikłań płodu dziecka, czy ewentualnie zagrożeń stwarzanych dla, dla matki, gdyż jest zdecydowanie więcej zmiennych i normalny lekarz powinien to wytłumaczyć swojej, Pacjentce, a bardziej podopiecznej. W ten sposób to powinno się formułować. Więc jeszcze raz, jeżeli są chętni, aby dowiedzieć się więcej, jak to wygląda z punktu widzenia tej prawdziwej fizjologii, biochemii ludzkiego organizmu, jak również z różnego rodzaju badań naukowych, zapraszam do nabycia filmu. Kontakt znajdziecie bezpośrednio w opisie do tego filmu. To by było na tyle, co chciałem Wam przekazać w tym wstępie do filmu głównego. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.